Rewitalizacja istniejącej infrastruktury sportowej to jeden z ważniejszych punktów mojego programu wyborczego. Jesteśmy tutaj na boisku przy Zespole Szkół przy ulicy Magnoliowej. Ważne, abyśmy takie obiekty doprowadzili do użyteczności, gdyż są one już z dużym potencjałem, nie wymagają tak dużej inwestycji, jak robienie nowych obiektów. Miejsce to od wielu lat służyło mieszkańcom jako obiekt do rozwoju sportu i kultury. Jest ono mocno zaniedbane. Ważne jest, aby ten obiekt z tak ogromnym potencjałem znowu mógł tętnić życiem, aby jednoczył środowisko lokalne, służąc dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Mam doświadczenie w tego typu działaniach. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu środowiska lokalnego w dzielnicy Kalinowszczyzna doprowadziliśmy obiekt podobny do tego do funkcjonowania. Jest tam obecnie boisko sportowe, pełnowymiarowe, z trybunami, oświetlone. Za chwilę pokażę Państwu efekty naszych działań. Znajdujemy się na boisku w dzielnicy Kalinowszczyzna, które to dzięki wspólnym działaniom naszym, klubu MKS Kalina, którego jestem wiceprezesem, jak również działaniom samorządu lokalnego, zostało rewitalizowane. Środki pozyskane z Urzędu Miasta przy wsparciu prezydenta Krzysztofa Żuka pozwoliły na odbudowę tego pięknego obiektu, na którym odbywają się zajęcia sportowe, treningi piłki nożnej, jak również festyny i imprezy promujące zdrowy, aktywny i trzeźwy styl życia.